Po zwycięstwie Radomiaka we Wrocławiu rozmawiamy z obrońcą Zielonych Damianem Jakubikiem, który asystował przy jedynej bramce w tym meczu, Leonardo Roszy. Cześć Damian. Witam. Gratulacje, jeśli chodzi o dzisiejsze zwycięstwo. No, to było bardzo ważne spotkanie, patrząc na układ tabeli Ekstraklasy i tak jak już wspomnieliśmy, bardzo ważne zwycięstwo Radomiak. Dokładnie tak. Te trzy punkty dały nam, powiedzmy, że delikatnie odetchnąć i patrzeć trochę bardziej w przód niż w tył. Trochę o Twojej asyście. Piękne podanie do Leonardo Roszy. On też fajnie piłkę przyjął i pokonał Leszczyńskiego, natomiast Twoje zagranie klasa światowa. No idealnie pokazał się między obrońcami i w końcu wykorzystali to podanie. Cieszę się bardzo. Powiedziałeś, jak ważne to było zwycięstwo dla Radomiaka. Chyba tak ten sezon będziemy kończyć z mniejszym bagażem presji na plecach, no bo jednak patrząc właśnie na tabelę, to jednak uciekliśmy przede wszystkim właśnie Śląskowi Wrocław i teraz będzie Wam się łatwiej grało, jeśli chodzi o presję. Dokładnie tak. Myślę, że każdy też myślał, co by było, jakbyśmy przegrali. Mogłoby się zrobić jeszcze bardziej niebezpiecznie, ale dzięki temu zwycięstwu już możemy właśnie odetchnąć, jak powiedziałem wcześniej, i na Piasta jakby ze świeżymi głowami ruszyć. Dzięki bardzo i powodzenia. Dzięki.